Szanowni Państwo, chciałem jeszcze uzupełnić informacje dotyczące Auto Inverse Kinematic z tej opcji prostej, którą pokazywałem przed chwilą. Otóż chodzi tutaj o to, że można także zmienić sobie zasięg oddziaływania tego Auto IK, więc może pokażę, jak można by to było szybko zrobić. Na początek odbudujmy jakiś system kości taki prosty, więc wezmę sobie, wyciągnę tych kości kilka i niech to będzie taki w miarę długi łańcuch, ok? I teraz, jeżeli będę miał takie kości w trybie pozy, oczywiście mogę robić z nimi co chcę. W tym na przykład mogę animować je w trybie Forward Kinematics. O tym mówiłem w ostatnim tutorialu, więc sprawa powinna być po jego obejrzeniu dosyć prosta. I mamy także informację taką, że jeżeli włączę sobie Auto IK dostępny w panelu Options, tam gdzie jest Pose Options, mogę spowodować, że taka kość będzie nie tylko mogła się obracać za pomocą klawisza R, który wciskam, ale również będę mógł ją przesuwać za pomocą klawisza G. I wtedy tymczasowo, chwilowo, do tej kości dodawany jest taki niby modyfikator, który nazywa się Inverse Kinematics. I ten modyfikator może być przydatny do bardzo szybkiego pozycjonowania kości i tworzenia jakichś ciekawych kształtów, które one by miały, ponieważ tutaj za jednym zamachem przesunąłem wszystkie kości, bez trudnego i żmudnego ustawiania ich w modelu Forward Kinematics. Otóż podczas takiego przesuwania widzimy, że istnieje taka linia, która łączy czubek ostatniej kości z początkiem całego tego systemu kości. I to jest wymuszone przez ten modyfikator, czy też taki chwilowy sposób działania w modelu Inverse Kinematics. Otóż jeżeli potrzebujemy, aby ta sieć kości modyfikowana w ten sposób była krótsza trochę, to istnieje na to sposób, i o tym nie powiedziałem wcześniej, dlatego teraz uzupełniam. Otóż chodzi o to, że jeżeli jestem w trybie grab, czyli wtedy, kiedy ciągnę te kości, one się tutaj jakoś ładnie rozkładają, to mogę wprowadzić coś takiego jak ograniczenie długości tego łańcucha. I to się robi specjalnym skrótem klawiszowym, który nazywa się klawisz Shift plus kółko myszy kręcone, ewentualnie Shift Page Up Page Down. Mamy to napisane w dokumentacji, jeżeli tam byśmy zajrzeli od razu, mógłbym o tym wspomnieć, zapomniałem, przepraszam. Więc teraz tak, naciskam klawisz G, aby przesuwać ten system kości i teraz mogę ewentualnie wcisnąć sobie Shift i pokręcić kółkiem myszy. I to powoduje, że łańcuch tych kości robi się coraz dłuższy i oczywiście może sięgać do samego początku, tak jak teraz. Ale jeżeli delikatnie przesunę kółkiem myszy do góry, to ten łańcuch kości mogę skrócić. Mogę wtedy modyfikować tylko oczywiście jakąś część, jakiś fragment. Mogę wtedy puścić Shift i korzystać z takiego skróconego łańcucha Inverse Kinematics. No więc takie uzupełnienie chciałem dodać. Myślę, że to jest sprawa całkiem jasna. Mogę teraz znowu wcisnąć G i zostaję przy tym poprzednio ustawionym trybie. No ale już samo wyginanie tego łańcucha, czy jakieś cuda z nim, tak zwane cudawianki, można robić w pełniejszy sposób tak naprawdę tylko po dodaniu prawdziwego modyfikatora, chociaż constrainu o nazwie Inverse Kinematics. Ok, więc dziękuję za uwagę i po tym uzupełnieniu zapraszam do następnych tutoriali. Do zobaczenia.